Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji huba USB marki DECO. Jak widzicie, marka DECO prowadziła na rynek 3 tego typu urządzenia: 3 huby USB typu C w wersji Lite, w wersji Business oraz w wersji Pro. Dzisiaj zajmiemy się tą najprostszą wersją, czyli wersją Lite. Natomiast w kolejnych recenzjach będziecie mogli zobaczyć wersję Business. Oraz wersję Pro. Tak więc, jeżeli huby Was interesują, to już dzisiaj polecam subskrypcję kanału. Ok, przechodzimy w takim razie do recenzji naszego huba. Jeżeli chodzi o jego dokładny model, to zobaczcie: jest to HC5XPA. Hub typu 5 w jednym. Czyli mamy tutaj do dyspozycji 5 złącz. I to co najważniejsze, jeżeli chodzi o tego huba. Mamy złącze HDMI, które obsługuje nam już 4K przy 60 Hz. Większość tego typu hubów dostępnych na rynku ma obsługę 4K, ale tylko przy 30 Hz, więc tutaj na pewno plus po stronie huba marki DECO. Drugim ważnym atutem tego huba jest obsługa Power Delivery do 100 W, czyli możemy sobie podłączyć do tego huba ładowarkę 100W. I bardzo szybko ładować urządzenie podłączone do tego huba, czy na przykład naszego laptopa, tablet, telefon, równocześnie oczywiście korzystając z wszystkich pozostałych złącz. W konkurencyjnych urządzeniach, które spotkacie na rynku, zazwyczaj ta funkcja ładowania, jeżeli jest, to jest maksymalnie do 50-60 W, więc tutaj jak widać, kolejny plus dla urządzenia marki Deco. Oprócz funkcji power delivery i obsługi HDMI w 4K i 60 Hz, mamy też trzy złącza USB typu A i są to złącza w standardzie 3.1. Czyli mamy bardzo szybki przesył danych z naszych dysków zewnętrznych do 5 gigabitów na sekundę. Teraz, jeżeli chodzi o konstrukcję tego huba, to obudowa wykonana z aluminium, dzięki czemu mamy tutaj większą odporność na uszkodzenia, no i też lepsze odprowadzenie ciepła z wnętrza tego urządzenia, co ma też duże znaczenie. Wymiary 101,2 na 43,2 na 15,6 mm. Waga to jest zaledwie 0,097 kg, czyli poniżej 100 gram. No i ten przewód, który jest połączony z hubem, ma długość 150 mm. Ok, to teraz sobie rozpakujmy zestaw i zobaczmy, co otrzymujemy w zestawie. Jak widzicie, wewnątrz pudełka znajdziemy takie zamszowe etui, futerał, w którym znajduje się hub. Hub wygląda w ten sposób. Zaraz go dokładnie sobie zobaczycie. I w zestawie jeszcze jest instrukcja obsługi. W kilku językach jest też oczywiście język polski. No i teraz sam hub. Konstrukcja, tak jak wspominała, aluminiowa, o wymiarach sobie już powiedzieliśmy, złącze USB typu C do podłączenia huba pod komputer, pod telefon, pod tablet. No i teraz, jeżeli chodzi o hub, to mamy złącze USB typu C. Tutaj sobie możemy właśnie podłączyć to zasilanie, które będzie nam ładowało nasze urządzenia mobilne. Następnie trzy złącza USB typu A, no i złącze HDMI w tym miejscu. Konstrukcyjnie to tak naprawdę jest tyle, nic tutaj więcej nie znajdziemy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to powiem Wam, że Hub sprawia całkiem dobre wrażenie. Ok, to teraz zobaczmy, jak możemy go wykorzystać. Zastosowanie Huba pokażę Wam dzisiaj na przykładzie notebooka oraz monitora zewnętrznego. Jak wiecie, w notebookach zazwyczaj mamy jedno złącze USB typu C z funkcją Power Delivery, też wysyłaniem obrazu na monitory zewnętrzne oraz złącze jedno USB typu A. Innych złączej nie mamy, więc tak naprawdę jeżeli chcemy wykorzystać w pełni możliwości tego typu komputerów to potrzebujemy tego typu urządzenie jak hub USB. Taki hub podłączymy sobie teraz do złącza USB typu C. To złącze obsługuje zarówno ładowanie, jak też przesyłanie materiałów na monitory zewnętrzne. I teraz do naszego huba podłączę sobie tutaj ładowarkę zewnętrzną. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Może tutaj sobie przybliżymy nieco ekran. I teraz, jak widzicie, ładowanie jest podłączone, czyli możemy w tym momencie ładować sobie nasz komputer. I jednocześnie podłączyć sobie do niego teraz jakieś zewnętrzne dyski, i może to sobie zrobimy, i możemy sobie teraz podłączyć te jakieś trzy dowolne urządzenia, niech to będą na przykład trzy dyski zewnętrzne. Zobaczmy, i jak widzicie wszystkie trzy dyski zostały tutaj poprawnie rozpoznane, więc możemy korzystać z trzech dysków, równocześnie ładując sobie nasz komputer. I teraz kolejna rzecz. Jeżeli byśmy teraz chcieli wykorzystać nasz laptop i pracować na dużym monitorze, to podłączamy sobie przewód HDMI do naszego huba i zobaczcie co się dzieje. Automatycznie hub rozpoznaje drugi monitor. I teraz jak widzicie od razu ekran został sklonowany i mogę korzystać sobie na dużym monitorze z naszego komputera, tak więc bardzo duże ułatwienie. Oczywiście możemy też wykorzystać ten dodatkowy monitor, jako na przykład ekran rozszerzony, przerzucamy sobie ekran na duży monitor. No i teraz zobaczcie, możemy pracować na dwóch monitorach jednocześnie z ekranem rozszerzonym, lub też wykorzystać tylko ten główny ekran do właśnie obsługi naszego komputera. Tak więc, jak widzicie, mający notebooka z małym ekranem, bez wyjścia HDMI, za pomocą takiego huba, takiego urządzenia, możemy w bardzo prosty sposób. Przesłać sobie obraz na monitor zewnętrzny, równocześnie korzystając z podłączonych czek urządzeń USB, czy to czek dysku, czy to na przykład podłączonej klawiatury, myszy, itd. I równocześnie mamy też ładowanie naszego notebooka. Tak więc jak widzicie rozwiązanie bardzo kompletne, bardzo przydatne. Podobnie jeżeli macie telefon, tablet, który wspiera przesyłanie obrazu poprzez złącze USB typu C, to również będziecie w ten sam sposób mogli sobie taki telefon podłączyć do huba i w ten sam sposób wyświetlać zawartość telefonu na ekranie monitora zewnętrznego, również z obsługą np. podłączonej klawiatury, czy też myszy. I na koniec sobie jeszcze zobaczmy przesył danych z dysku podłączonego bezpośrednio do komputera, a następnie z tego samego dysku podłączonego przez Hub Deco. Jak widzicie wyniki są identyczne, tak więc nie mamy tutaj żadnych strat wydajności po zastosowaniu takiego Hub'a. I na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję Hub'a Deco HC5XPA. Jeżeli ilość złącz dostępnych w tym hubie jest dla Was niewystarczająca, to oczywiście zapraszam już dzisiaj do recenzji kolejnego huba marki DECO, czyli huba w wersji biznes, gdzie tych złącz będzie nieco więcej. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to oczywiście, jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i już dzisiaj zapraszam do kolejnych recenzji, które już. Niebawem pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!